Ja myślę, że Państwo nie mają nic przeciwko temu. No to teraz jest takie hasło, że ta dzisiejsza młodzież. To już tak bardzo dawno temu wymyśliliśmy. My, nam też tak mówili, że... Ale to też o nas było przecież. My też słyszeliśmy za to. Hasło jest to samo, tylko młodzież się zmienia. I sobie zawsze przyrzekaliśmy, że w życiu nie użyjemy tego stwierdzenia, że ach, ta dzisiejsza młodzież. Słuchajcie, w wielkich wiekach, pismach Juliusza Cezara przetrwało sformułowanie, w którym on bardzo narzeka na współczesną młodzież i mówi, że mądrość naszych ojców mają za nic i wydaje im się, że wszystko sami poodkrywają. No. Równie dobrze można się nie to powiedzieć. Dzisiaj, tydzień temu, za rok i tak dalej. Nic się nie zmienia. Tak zawsze musi być. Słuchajcie, wracając znów do tego. Dziecko przejmuje przekonania, normy, gusty i tak dalej od bliskich mu dorosłych, od tych autorytetów. No a potem musi się sposobić do samodzielności. To jest podstawowe zadanie okresu adolescencji. I teraz, żeby się dorobić w swoich własnych przekonań, własnych poglądów, własnych wartości, własnych norm, no przejściowo musi zanegować mniej lub bardziej ostro to, co my mu przedtem jako dorośli proponowaliśmy. To jest bardzo śmieszna negacja, dlatego że w przeogromnej większości przypadków po 8 czy 10 latach wróci do tego, co mu od dziecka wspajaliśmy. I z tym stwierdzeniem, że ta dzisiejsza młodzież. Tak. To będzie znowu ta sama. Wiecie, ja mam między dziećmi 7,5 roku różnicy. Strasznie zawsze lubiłam, syn jest starszy, słuchać jego dziwienia się, jakie to te dzieci w ogóle są dziwne. A to pokolenie Marty, czyli jego siostry, to w ogóle, co oni są dziwni, co oni są inni, jakie oni muzyki słuchają, mówił z obrzydzeniem, mając lat, wiecie, 20 na przykład, nie? I wypowiadając się na temat tych 17-latków. Więc ta koncepcja o tej dzisiejszej młodzieży, która jest zdecydowanie gorsza od nas, nie, to jest lipa, no nie sposób tego traktować poważnie. No tak. Nie przetrwa? Przetrwa, będzie. Myślę, że przetrwa. Mi się wydaje po tej mojej ostatniej rozmowie z tą moją bliską mi młodzieżą, że oni się bardzo czują wyjątkowi. My też się czuliśmy tak samo wyjątkowi. Nadal jesteś. No, ale ja pamiętam, że te nasze czasy tego życia młodzieżowego to była muzyka. Każdy z nas wybierał sobie jakąś muzykę, w sensie gatunek, potem jakąś subkulturę, którą gdzieś tam próbował naśladować, czy to w byciu, wyglądaniu jakoś, czy w jakimś takim stylu życia. Jedni wybierali bardziej grunge, inni metal, ktoś tam wybierał jakieś bardziej hipisowskie klimaty i słuchał Janis Joplin. To wszystko nas kształtowało i nam się wydawało, że my jesteśmy wyjątkowi. Nam się wydawało, że ta muzyka, która powstaje w tych naszych czasach, jest wyjątkowa, że te teksty są wyjątkowe i że to były najciekawsze czasy do życia wtedy. Oni uważają dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo, tylko my patrzymy na tę ich muzykę, na tę ich propozycje modowe połączone z subkulturą, te teksty, które tam są w tych piosenkach i sobie mówimy, no ta młodzież. Wiesz co? Przypomniało mi się teraz, jak mój tata, wypowiadający się z lekceważeniem, a w ogóle bas szkolony i przepiękny, wypowiadający się z takim lekceważeniem o tych, no takie słowo używał, no wyjcach, jak na przykład Czechoniemen, czym ranił mnie po prostu do, wiecie, głębi moich trzewi. No właśnie takie rzeczy mi opowiadał, a ja jemu odpyskowywałam, wiecie, w tej mądrości lat 15. A co, pewnie byś chciał, żebym Ireny Santor słuchała. A minęło, wiesz, tak ze 20 czy 30 lat. Nie ma jak dobrej Ireny. Jak ja doceniłam tą Santor, to kobieta, która przecież to, co ona teraz nagrywa, jest zupełnie rewelacyjne. Ale też nie do wszystkich tych, których mój tata uważał za wspaniale śpiewających, nabrałam przekonania. Santor jest raczej wyjątkiem. Ale w sumie fajnie, że weszłyśmy niechcący na temat muzyki, bo ci idole muzyczni też bardzo kształtują nasze dzieciaki. To oni pokazują im jak żyć. Wiesz, powiem wam, że zaobserwowałam jedną bardzo tragiczną w ogóle rzecz, bo ja pamiętam, że za moich czasów bycia nastolatką, Odeta, no, tak? Ale wtedy bardzo znaną grupą była grupa Nirvana.
Wtedy lider tej grupy, Kurt Cobain, zmarł. To był wielki szok, tak? Bo prowadził taki styl życia, wybrał taki moment. No wiesz, że po prostu 27, nie? Dokładnie, słynne. Ale wtedy przez całą moją tą nastoletnią historię on był jeden. On był jeden, jedyny. To był dla mnie wielki szok, bo to był artysta, którego marzyłam, że zobaczę na żywo kiedyś na koncercie. Wydawało mi się, że przyjedzie do Polski i tak dalej. On był jeden, jedyny. W tej chwili nasze dzieciaki mają większą grupę artystów na podorędziu, bo internet umożliwia im bliższy kontakt z mniejszymi, większymi gwiazdami. Mają te płyty w tych wszystkich Spotify'ach i we wszystkich innych nośnikach. Kiedyś trzeba było pójść i kupić, ale żeby pójść i kupić, trzeba było mieć pieniądze, więc można było przegrać od kogoś i mieć po prostu jakąś straszną kopię. No, albo polować w radio. Tak, dokładnie, nagrywać na kasprzaka. I to było bardzo trudne, żeby to zdobyć, to było bardzo trudne. Jak już to mieliśmy, to było bardzo cenne i na pewno nie mieliśmy tego tak dużo. W tej chwili ta muzyka jest dostępna, ci artyści są dostępni, oni wszyscy mają Snapchaty, Instagramy, Facebooki, wszyscy wrzucają na bieżąco informacje na swój temat, gdzie są, co robią, co jedzą, jak żyją i czy mają nowy tatuaż. Natomiast przerażające jest to, że w życiu mojej nastoletniej córki już kilka razy pojawiła się informacja, że znowu ktoś umarł, bo oni wszyscy prowadzą taki tryb życia, ćpają, piją, muzykują jednocześnie, że odchodzą, za wcześnie odchodzą. I to się zdarza systematycznie.